Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na wstępie na taki króciuteńki spacer po Toruniu. Toruń to miasto leżące na styku Kujaw i Pomorza, oczywiście to miasto, w którym 550 lat temu urodził się niezwykły uczony Mikołaj Kopernik właśnie obchodzimy tę okrągłą rocznicę. A dlaczego na spacer po Toruniu? Bo oczywiście tak mi się przypomniało, że przypomina, że wycieczki, które przybywają do Torunia, no to po prostu te miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem są takimi no, obowiązkowymi e, miejscami, które się zwiedza, a dokładnie uliczki, miejsca, którymi sam Mikołaj Kopernik e, podążał, e, przemierzał, no bo tak jak wy, no właśnie, bo dzisiejsze, dzisiejsze słowo chciałabym skierować przede wszystkim do e, młodszej, młodszych czytelników. E, Mikołaj Kopernik, tak samo jak wy, był kiedyś. E, Małym chłopcem, pełnym pasji, pełnym, pełnym energii, zainteresowań. No a te miejsca takie obowiązkowe w Toruniu to oczywiście ulica żeglarska, rynek staromiejski, dom Kopernika czy katedra świętych Janów. To są również, czy przede wszystkim miejsca związane z naszym słynnym astronomem. Właśnie, no nie ma chyba w naszej kulturze drugiej równie znaczącej postaci, której dzieło w tak istotny sposób wpłynęło na losy świata, bo jak doskonale pamiętacie, Mikołaj Kopernik odkrył, że to Słońce jest centrum naszego wszechświata, a nie Ziemia, jak wierzono przez poprzednie lata. I to wokół właśnie niego krążą gwiazdy, krążą inne planety. Ja powiedziałam, że dzisiejsze słowo przede wszystkim chciałabym skierować do młodszych czytelników, ponieważ przyniosłam komiks zatytułowany Uczeń Kopernika. Też, też mam go dzisiaj tutaj ze sobą. Też jeszcze może zwrócę uwagę, że słowo komiks jest poprzedzony słowem Michała Kłosińskiego, kustosza domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to jeden z komiksów, serii komiksów poświęconych wielkim ludziom naszego regionu. No, jak się domyślacie, akcja wydarzeń przedstawionych. W tym komiksie dzieje się, rozpoczyna się w Romborku, dzieje się również w Toruniu, w Bolonii, gdzie Kopernik się uczył, a kończy w Rzymie w roku 1500. No i może teraz przeczytam krótkie fragmenty komiksu. Tutaj Bolonia, 1496 rok i w Bolonii... Kopernik spotkał wybitnego wykładowcę, który też bardzo mu pomógł, umożliwił mu pracę i tu właśnie w taki sposób zwraca się do Mikołaja Kopernika. Niezwykle się cieszę, że tak doskonale się rozumiemy. Chyba nikt nie poświęcił się obserwacji Księżyca. Nie może bronić już teorii Tomeleusza. Wciąż jednak wśród moich kolegów dominują jej zwolennicy, a nawet najbardziej logiczne argumenty nie są w stanie przebić zbroi ignorancji, których oblekli. Natomiast co się tyczy obserwacji, zapraszam do mnie dziś w nocy. Niebo powinno być pogodne. Kopernik mówi z wielką przyjemnością. No i tak zaczęły się kolejne prace, kolejne obserwacje. A tak jak już wcześniej wspomniałam, komiks kończy się w Rzymie, rok 1500. Właśnie toczy się wykład Mikołaja Kopernika, który mówi, wszystkie te obserwacje i obliczenia prowadzą do jedynego możliwego wniosku. Ziemia nie jest centrum wszechświata i nie spoczywa nieruchomo. Tak, no i oczywiście tutaj na pewno ten wykład wywołał wielkie poruszenie. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie do przeczytania właśnie tego komiksu o Mikołaju Koperniku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.